dzisiaj ten piękny wieczór na balu studniówkowym. Myślę, że tak jak dla was, drodzy uczniowie, tak samo dla mnie i dla waszych rodziców jest to ogromne przeżycie. Mam nadzieję, że będzie to dzisiaj niezwykły bal. Za 100 dni przystąpicie do jakże ważnego w waszym życiu egzaminu maturalnego. Pamiętajcie, że tylko waszą ciężką pracą, waszym możliwością w późniejszym okresie możecie osiągnąć sukces. Życzę wam spełnienia najskrytszych marzeń, zrealizowania zaplanowanych celów, a dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką wybrać drogę, odnalezienia tej właściwej, takiej, która spełni wasze oczekiwania. Nie byłoby was tutaj, gdyby nie wasi rodzice. I w tym momencie bardzo pragnę podziękować rodzicom za przygotowanie dzisiejszej imprezy. Niech ta studniówka dostarczy nam wielu wspaniałych wrażeń i chwil. Życzę wspaniałej zabawy do białego rana. Stanu, w którym już jesteście, czyli 3 lata nauki pod kierownictwem pani dyrektor i waszych wychowawców doprowadziło państwa do balu studniówkowego. Tego gratuluję. Ostatnia prosta przed wami. Życzę wam, abyście ten czas wykorzystali jak najlepiej, łącznie z dzisiejszym wieczorem. Druga rzecz, o której też już wspomniał i pan starosta, i pani dyrektor, to bardzo was proszę o to, abyście zawsze pamiętali o tych, którzy tam stoją nieliczni, ale o rodzicach waszych, bo to dzięki nim jesteście tutaj. I pamiętajcie również o tych, którzy trochę dalej tam siedzą, o nauczycielach, tych, którzy kształtowali was przez ostatnie 3 lata. A ostatnia rzecz, o którą chciałem państwa prosić, to przyłączając się do tego, co mówił pan starosta, dobrych wyborów, życzę państwu również, abyście w tych wyborach zawsze, ale to zawsze szli swoją i tylko waszą drogą. Aby jak najmniej kręte były i żeby to były tylko i wyłącznie wasze drogi. Wszystkiego najlepszego i miłej zabawy życzę. Szalona noc, noc, której na pewno nie zapomnicie do końca swojego życia. Wierzcie mi, że studniówkę każdy wspomina i życzę wam, żebyście tą studniówkę wspominali z rozrzewnieniem, nostalgią, a jednocześnie jakimś smutkiem, że to się już więcej razy nie powtórzy.
chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację dzisiejszego balu, nauczycielom, uczniom i przede wszystkim całemu komitetowi studniówkowemu i wszystkim rodzicom. I chciałbym wam życzyć wszystkim tutaj obecnym wspaniałej zabawy, niezapomnianych wrażeń. Ten bal zapamiętacie na pewno do końca życia. To jest wasz bal. Włożyliśmy dużo pracy, żeby to zgrać, ale tak naprawdę dużo czasu i siły włożyliśmy też w dekoracje. Musieliśmy załatwiać te pawie pióra, motyw Gatsby'ego, w ogóle jest bardzo oryginalny i tak naprawdę po raz pierwszy użyty na studniówce, więc skąd w ogóle zrodził się taki pomysł? Było głosowanie, mieliśmy parę propozycji i z tych wszystkich propozycji głosowaniem wygrał Gatsby. Ojejku, chyba u nas jest pytanie, co nie było trudne. Naprawdę już zaczynając od grudnia, to naprawdę wtedy już było ciężko. Nawet nie mogliśmy się dogadać tam w takich pewnych kwestiach. Ale jak widać, teraz jest wszystko okej. I nawet ten motyw Gatsby'ego, który nie wiem, czy wy widzicie, jest naprawdę dobrze zrealizowany. Mi się bardzo to podoba. Czy były jakieś kłótnie na temat motywu w szkole? No tak, chociaż może lepiej o tym teraz nie mówić, skoro i tak wszystko wyszło. Ale no, jak widać, chyba każdy jest zadowolony, przynajmniej widzę same uśmiechnięte twarze. A w takich osobistych przygotowaniach co było najtrudniejsze? No i znalezienie sukienki. To było najtrudniejsze, naprawdę. Myślałam, że będzie po prostu wejście do sklepu i dobrze biorę tą pierwszą, lepszą, ale... No i to nie było łatwe. A znalezienie partnera? No ja przyszłam sama akurat na studniówkę, ale myślę, że będę też równie dobrze się bawić. Jak w ogóle dzisiaj się czujesz? A dzisiaj czuję się bardzo dobrze, chociaż powiem, że mój nastrój od rana nie był za dobry. Aczkolwiek teraz jak zobaczyłam całą moją klasę i są tacy uśmiechnięci, tacy piękni, to po prostu aż mi się zachciało tutaj być. Świetnie, jest tutaj cała moja klasa i będziemy się na pewno świetnie bawić, więc tylko czekam, jak puszczą już muzykę. No bardzo fajnie, no jest rekordowo dużo dzieci, bo jest 320 ponad osób, samych uczniów i osób towarzyszących. Także jest bardzo dużo, ale no logistycznie jakoś udało się to wszystko spiąć. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Powiedz, co było dla ciebie najtrudniejszego w przygotowaniach do studniówki? Znalezienie odpowiedniej sukienki chyba zdecydowanie, jak dla każdej dziewczyny. Odpowiedni partner? No i się znalazłeś wcześniej. Jak zapowiada się dzisiejsza noc? Szampańsko i mam nadzieję, że będzie to długa naprawdę noc, którą będziemy wszyscy dobrze wspominać. Chyba najważniejsze jest to, żeby po studniówce było miło i sympatycznie i przede wszystkim nie było jakichś takich złych komentarzy, złych incydentów. A jak młodzież przeżywała studniówkę przed studniówką? Młodzież przeżywała, szczególnie dziewczyny. Kwestia stroju, nieobecność już w piątek w szkole, bo trzeba zrobić paznokcie.
Oczywiście, że nie wszyscy, bo trzeba zrobić makijaż, bo trzeba wybrać sukienkę. Także myślę, że młodzież zawsze przeżywa, szczególnie kobiety. O Boże, tak jak ja ile lat temu, nie pamiętam. Ja byłem na ten, ślicznie, jest bardzo, no wydaje mi się, że to są, słuchajcie, to są inne czasy. Każda studniówka jest idealna, każda. Każda jest fajna, nie można porównywać studniówek, jest gorsza, zła, one są wszystkie, dla nich przede wszystkim są rewelacyjne, prawda? I tak ma być. A ja jestem tu po to, no bo co, no, stanęli, zrobić zdjęcie, żeby po 34 tysiącach lat świetnych dojrzeć to zdjęcie, prawda, pokazać wnukom, prawnukom, żeby mieli, prawda, na tej zasadzie. Nie no, każdy chce być sławny, prawda? To ogarnięcie całej sali i wszystkie te sprawy organizacyjne. W takich przygotowaniach osobistych? No wiadomo, ubrania. Ubrania, no nie. Powiedzcie, jak chcielibyście, żeby wyglądała dzisiejsza noc? Żeby było mnóstwo tańca i żeby wszyscy się świetnie bawili, wiadomo. No dokładnie, i w sumie popieram swoją dziewczynę. Noc będzie upojna. Panowie, dzisiaj wyjątkowy dzień, jak go przeżywacie? Tak średnio bym powiedział. Dlaczego? No, Polonez trochę nie wyszedł, ale w sumie impreza jak impreza. Jeszcze nie czuję tego, że to jest 100 dni do matury. Jeszcze do mnie to nie trafiło po prostu. Ja osobiście, jak mój przedmówca, również tego jeszcze nie czuję, ponieważ jeszcze nie ma muzyki, jeszcze nie tańczymy. Dopiero zakończyliśmy sesję zdjęciową, a myślę, że jak będzie muzyka, to będzie świetnie i wszyscy będą się na pewno bardzo dobrze bawili. A powiedzcie, co było najtrudniejsze w przygotowaniach do studniówki? Próby, non-stop próby. Kabaret, Polonez, już człowiek... Znudziło się to po prostu już, to nie jest to samo. Jakie macie plany po maturze? Studia na pewno. Gdzieś jakieś łodzie, nie łodzie. Albo w Wrocławie. Po maturze mam plany, no jeżeli ją zdam, a mam nadzieję, że zdam, iść na studia, a w międzyczasie zacząć jakąś pracę w wakacje, no i tak sobie dalej funkcjonować. Po maturze, no studia. Jak wszyscy prawie. Ja osobiście raczej Poznań. Miasto doznań. Ja też na studia raczej, chyba też do Poznania, ślad za siostrą. A czy myślicie już o tym, co będzie za 100 dni, czy dzisiaj totalnie tylko i wyłącznie zabawa? Tylko zabawa. O maturze jeszcze nie myślałem wcale. Pytanie, co będzie za 100 dni? Co po maturze? No pewnie jakieś studia, mam nadzieję, jakaś dobra praca, ale myślę, że to nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia, bo i tak dla mnie najważniejsze, żeby się dobrze bawić. A czy już wiesz, co będziesz robiła po maturze? Chciałabym iść na prawo, ale... Wiadomo, pomysły się zmieniają z dnia na dzień, więc nie wiadomo, jak to będzie do końca. Zamierzam iść na studia dietetyczne do Poznania, także myślę, że to dobry wybór, bo teraz akurat takie na topie. Wspominają własną studniówkę. Bardzo sympatycznie. Fajnie, no każda studniówka zresztą jest bardzo sympatyczna. A swoja, no to wiadomo, się przeżywa najbardziej. Swoją pamiętam do dziś, chociaż z kompletnie nieudaną fryzurą,
której nie byłam zadowolona, a cóż miałam zrobić, ale udana, owszem. Czy w takich chwilach przypomina się własna studniówka? Oj, przypomina się, ale miała inny wymiar. Było trochę inaczej. Wszystkie dziewczyny miały białe bluzki, czarne, długie spódnice i były do siebie podobne jak anioły. Wtedy było lepiej? Z perspektywy czasu powiem, że mi się lepiej to podobało. Stało, że jesteś dzisiaj na tej studniówce. A okazało się, że jako brat cioteczny tutaj jednej z uczennic zostałem zaproszony z uwagi na moje piękne wygibasy na parkiecie. Powiedz, jak oceniasz wystrój sali? Myślę, że sala jest trochę za mała na tak dużą ilość osób. Myślę, że powinna być trochę większa. No ja jestem też z Łodzi i tutaj moja studniówka była w Łodzi, więc trochę ta sala też inna. Jak wystrój. Poza tym bardzo podobają mi się żyrandole. Naprawdę są przednie. Zobaczymy, jak będzie na parkiecie. Odwiedzam studniówkę, a to jedną, a to drugą. Oglądam, jak się bawią ludzie tutaj zgromadzeni. Jak oceniasz tą studniówkę na tle innych? Wiesz co, to jest moja pierwsza studniówka w tym lokalu, ogólnie pierwsza impreza w tym lokalu i powiem ci, że jestem pod wrażeniem. Trochę to wszystko trwało, co prawda, chyba najdłużej, u mnie bynajmniej paznokcie. Makijaż to chwila, moment, ale nie było źle. Skąd pomysł na te maseczki? W sumie stwierdziłyśmy, że tak, każda szkoła ma albo jakieś różyczki przyczepione do ręki, albo, nie wiem, trzymają różyczkę w ręce, a masek jeszcze nie było, więc stwierdziłyśmy, że to dobry pomysł. I że na Polonezie będzie... Tematem, nie? Tak, co do tematu też. I że na Polonezie będzie się to ładnie prezentowała. I mamy nadzieję, że tak było. Bardzo dobrze się czuję. Uważam, że studniówka to wspaniały dzień, więc jest powód do uśmiechu. A co było najtrudniejsze w przygotowaniach? Co było najtrudniejsze? Chyba próby do Poloneza. A w osobistych przygotowaniach? W osobistych? Znalezienie sukienki. To jest czysta męczarnia. A znalezienie partnera? Znalezienie partnera. Akurat mam chłopaka stałego, więc jakoś dałam radę. Czuję się w sumie niesamowicie, bo to moja 18. Studniówka, przepraszam bardzo, studniówka. No więc czuję się niesamowicie, bo niesamowite przeżycie. To było najtrudniejsze w przygotowaniach? W przygotowaniach. W sumie dobór sukienki nie, bo sukienkę znalazłam dość szybko. O matko. A wybór partnera? Był partnera, no w sumie wybór partnera był chyba najtrudniejszy. Co zadecydowało o tym, bo rozumiem, że to twój partner. Tak, tak. Co zadecydowało o tym, że to właśnie on jest tutaj dzisiaj z tobą? Oj, bo świetnie tańczy, dlatego go wybrałam. Czuję się super, ale ciągle mam w głowie gdzieś, że za chwilę matura właśnie. I tego się boję, ale myślę, że będzie dobrze. Czy dzisiejsza noc jest tą wyjątkową, na którą wszyscy czekają? Na pewno jest tą wyjątkową, tylko żeby ją zapamiętać odpowiednio. Sprawdza się w tańcu? O, oczywiście. Był jakiś kurs tańca przed studniówką? Nie, nie trzeba.
pierwszy, ten lepszy i kto zrobi sobie tam zdjęcie, będzie miał szczęście. Mam taką nadzieję. Powiedz, to twoja studniówka? Tak, to moja studniówka, to moja partnerka. Skąd wziąłeś taką partnerkę? Miałem szczęście. Szukałem, a znalazłem. Powiedzcie, był jakiś kurs tańca przed studniówką, że tak wam świetnie idzie? Na spontanie! Zajebiście, tyle! Zrozumiałam, są wrodzone zdolności, musimy się rozwijać. Dokładnie. Rodzinnie wszystko przejęliśmy, no. Bo jest taka jedna wielka rodzina. Dokładnie. Tak mentalnie. Dokładnie. A to są moje trzy siostry. Rzeczywiście wyglądacie jak rodzeństwo. Powiedzcie, czy chcielibyście kogoś pozdrowić? Rodziców! Całą klasę, trzecią D. Wszystkich obecnych! Całą studniówkę, calutką! Kto się dzisiaj bawi najlepiej? Trzecia D! My! Żeromski! Czy Żeromski będzie rządził tej nocy? To Żeromski, my się umiemy dobrze bawić. Jakie wrażenie robią na tobie uczennice Żeromskiego? O Boże Święty! Mówię, no jak patrzeć na jedną, potem na drugą, potem na trzecią i tak się patrzy, te i makijaże, i fryzury, i suknie, to wszystko razem tak łączy się i naprawdę nie wolno mrugać, trzeba patrzeć.